Lucia zaprowadziła nas do lochów. Czego? Do lochów. Nie wiemy, czy tu będzie jakiś koncert czy pokaz. A zobacz, jaki to jest kibel, patrz. Może siadasz na trawie i srać. Nowoczesny kibel. Nowoczesny kibel. I z widokami. Nowoczesna Lucia. Nowoczesna. I można jeszcze wejść na górę. Ten gość ma ciekawą pracę. I wszystko widać z góry. O, no znowu co się stało z tym kurwa aparatem. Lucilta dała radę wejść tak wysoko. Skąd widać cały świat. Wpływałem w tym cudnym basenie, który jest za mną. Głębokość tutaj jest maksymalnie 1,70 m, więc nurkować to nie za bardzo, ale na tych wysepkach tam nie żyją kraby, widziałem 3 kraby, albo może się przybłąkały tu po prostu i umrą. O, ta góra to jest... Pod koniec naszej wycieczki jeszcze mamy wulkan widoczny, bardzo dobrze, bo przez większość czasu był w chmurach. Tak, a teraz jest idealnie. Teraz widzimy wulkan i śnieg na szczycie. Tym razem lato trwało dłużej, bo do 22 stycznia. Ale czas już wracać do domu. Wsiadamy za chwilę. I ostatni rzut oka na ocean. Jestem z Lucią prawie w centrum Berlina. Tak, tak. I idziemy do centrum handlowego. I ciągle jesteśmy w trasie. I dochodzimy już do centrum handlowego. To jest chyba największe w Berlinie. A to okolice. Berlin. Chyba tak się nazywa. Tak. W trakcie drogi powrotnej do Koszalina zauważyliśmy stos ogromnych czekolad i są też moje marcepanowe. A ja tyle słodyczy nakupowałem niepotrzebnie. Kurka. Zobaczmy. A tutaj dworzec jest w Berlinie. Byłoby fajnie, jakby w XXI wieku zrobili jakieś bezpośrednie połączenie z Berlina do Szczecina, żeby nie trzeba było czekać w jakimś zadupie 2 godziny.